Czy pani kiedykolwiek była znużona nieco piosenką Złoty Pierścionek? Proszę pani, nie. Nie przypominam sobie tego, chyba że mnie pamięć zawodzi, jako że już 20 lat minęło, od kiedy przestałam śpiewać. Jaki był początek tej piosenki właśnie, okoliczności powstania? Czy pani pamięta? Proszę pani, pamiętam. Ja wyjechałam do Stanów Zjednoczonych na swój pierwszy wyjazd na koncerty do Polonii i przywiozłam stamtąd piosenkę refrena, czyli Konarskiego, tego, który napisał Czerwone Maki pod Monte Cassino. Jego piosenkę pod tytułem Kataryniarz. On bardzo tęsknił za Polską, o Warszawie, o kataryniarzu warszawskim napisał piosenkę. Po powrocie zaśpiewałam ją w półwieczorku przy mikrofonie. No i posłyszał to Roman Sadowski, jeden z redaktorów ówczesnych podwieczorku, a jednocześnie tekściarz, tak w cudzysłowie można go nazwać. Napisał bardzo wiele tekstów do piosenek. No i sobie pomyślała, co to ja jestem gorszy, napisał Złoty Pierścionek, także miło mi było, że mogła mi ten również zaśpiewać. Nie nudziłam się ani jedna, ani druga piosenka, chociaż nigdy nie mogłam śpiewać ich razem, jako że troszkę były w nastroju zbliżone, też mówię o Warszawie, też mówię o Kataryniarzu.